Legia poległa. W meczu zamykającym 18. kolejkę T-Mobile Ekstraklasy liderująca w tabeli Legia Warszawa przegrała z Podbeskidziem 0-1. Gola na wagę zwycięstwa strzelił w 88. minucie meczu wychowanek klubu z Łazienkowskiej Aleksander Jagiełło. Mnie cieszy każda bramka i cieszę się, że ją zdobyłem. Miałem jeszcze dwie dogodne sytuacje, których żałuję, no ale cóż, no, ważna jest ta jedna bramka i te trzy punkty. Jest to takie nasze, może powiedzieć, duże przełamanie wygrane z Legią. To jest coś tak, że po ciężkim meczu wygraliśmy i się cieszymy. Myślę, że już o wiele lepiej było w poprzednich meczach, także dzisiaj to potwierdziliśmy. Na pewno jesteśmy jeszcze bardziej pewniejsi siebie, no i w czwartek jedziemy do Zagłębia zdobyć trzy punkty. Mecz był, można powiedzieć, wyrównany, ale to my strzeliliśmy tą bramkę. I myślę, że zasłużenie wygraliśmy. Przed meczem nie patrzyliśmy, czy to jest lider tabeli. My musimy w każdym meczu walczyć o trzy punkty. To dzisiaj nam się udało i będziemy się z tego cieszyć. Bardzo na to liczyliśmy, bardzo tego chcieliśmy i myślę, że wykonaliśmy dzisiaj dobrą pracę i możemy się z tego cieszyć. Niektórzy nazywają to zaskoczeniem, może nie, ale no, jeżeli się po prostu robi swoje i daje z siebie 100%, no to cieszymy się, że akurat wyszło właśnie takie zaskoczenie dzisiaj i to z liderem. Pierwsze 15 minut należało do górali, później przewagę mieli goście. Dwie nieuznane bramki, wspaniałe parady bramkarskie Zajaca, na końcu doskonałe wejście króla Jagiełły. Jedno co wiem, to że jutro pójdę do kościoła podziękować Bogu za ten wynik, bo wcale nie mogło się tak potoczyć, jak się potoczyło. Początek był bardzo dobry w naszym wykonaniu, ale tego początku widzieliśmy 3-4 minuty i mogliśmy tam nawet coś uderzyć, mądrzej rozegrać. Później powietrze trochę nas zeszło. Zmieniliśmy strategię w przerwie, zmieniliśmy też jednego zawodnika, który miał już żółtą kartkę i to było ryzyko otrzymać go na boisku. Wszedł następny zawodnik, który miał przytrzymać piłkę. Mieliśmy zmienić trochę styl gry, nie długimi podaniami w powietrzu, bo tu drużyna Legii na to się przygotowała i tak naprawdę 8 defensywnych zawodników było w drużynie Legii od pierwszej minuty i tu przegrywaliśmy większość pojedynków w powietrzu i trzeba było grać po ziemi, dlatego Bartleski wszedł, chociaż na początku też ta gra się nie układała. Potem wszedł Jagiełło, Kupczak, który też musiał przytrzymać środek, bo drużyna Legii miała przewagę w drugiej połowie. Przez większą część drugiej połowy miała przewagę i to, że nie straciliśmy bramki, to naprawdę trzeba dziękować siłom wyższym i poszliśmy wabank, bo tak sobie ustaliliśmy, że troszeczkę musimy też się wycofać, żeby Legia pograła, żeby wyżej byli ustawieni ich stoperzy i okazało się, że ta akcja była skuteczna. Mieliśmy jeszcze szanse na dwie podobne bramki po kontrach, ale się nie udało i całe szczęście, że ta jedna bramka spowodowała to, że mamy trzy punkty, bardzo drogocenne dla nas trzy punkty, a dodatkowo no, z taką drużyną jak Legia to tym bardziej cieszą. No i muszę przeprosić, bo tu dużo już SMS-ów dostałem od przyjaciół, od znajomych z Warszawy, kibiców Legii i muszę ich przeprosić, że no, ich drużyna dzisiaj żadnej zdobyczy punktowej nie osiągnęła. Po tym spotkaniu Legia wciąż pozostaje na czele tabeli T-Mobile Ekstraklasy. Podbeskidzie awansowało na 14. miejsce i umknęło ze strefy spadkowej.